Witamy serdecznie obecnych na dzisiejszej uroczystości gości. Szczególnie witamy wszystkich rodziców oraz wójta gminy Koberanka, pana Wiosława Krzysika. Panią wójt Lilianę Jaleczek. I skarbnika gminy pana Daniela Kowalczyka. Za chwilę odśpiewamy hymn państwowy. Przypominam, że należy stać na baczność, zachować uwagę i spokój. Oddając szacunek symbolom narodowym, oddajemy wszystkim Polakom, którzy podeszli i żyją obecnie. Bezpośrednio po hymnie narodowym zaprosimy państwa do wysłuchania średniowiecznego hymnu Gaudium Mater Polonia. Ciesz się Matko Polską, napisanego przez Wincentego z Kielce na kanonizację biskupa Stanisława ze Szczepanowa w 1253 roku. Ponieważ pieśń jest również hymnem, należy w trakcie wykonania zachować właściwe postawy. Baczność. Do hymnów. O Boże, a po co to nam?
wiele. Siedzę za tym stołem przez wieki i czegoś takiego jeszcze nie słyszałam. Znosić tego niepodobna. Zawołam innych z portretów, bo obraziliście nas jak nikt dotąd. Panie Leopoldzie, panie Leopoldzie, niepodobna, ale... Wszystko z tobą usłyszeliśmy. Boże, dziadek, babcia, przecież dziadek z babcią zostali w domu. Nawet mi śniadanie dali. Dziadek, prawa pradziadek raczej. A to twoja prababcia, Marynia. Siadek, Marynia. To moja prawnuczka? Boże, dziecko, jak ty wyglądasz? Co ci się z włosami zrobiło? I to ma być krew z mej krwi? Jeszcze dodatku mówi, że nic ją przeszłość nie obchodzi. Moja przeszłość. Nasza przeszłość. Siadaj, siadajcie, moja pani. Przeszłość niepotrzebna. A czy wy wiecie, że gdyby nie ta niepotrzebna przeszłość, to dzisiaj do Europy byście nie weszli? Nie byłby was w Europie, bo i Polski by nie było. Nie zaczęlibyście się, bo tu nie byłoby naszego kraju, a jest dzięki przeszłości. Jest, bo pokolenia naprawiały to, co zniszczyły rozbiory. Zobaczcie więc tę przeszłość. Cofnęliśmy się daleko, bo do 1795 roku, roku trzeciego rozbioru, król abdykował i straciliśmy niepodległość. No właśnie, i co dalej? Przetrwaliśmy, bo z pokolenia na pokolenie wierzyliśmy w ten głos. Yeah.
Szywalczycy, a powstała i kończyły się klęską. Powiedzmy, jak wciąż mi nadzieję? Zobacz. Gdy zapłoną nagle światła,
Dziękujemy wykonawcom. Proszę o zabranie głosu pana dyrektora szkoły Mariusza Kopiejskiego. Dobry wieczór Państwu. Na samym początku bardzo dziękuję w imieniu swoim, ale chyba przede wszystkim w imieniu naszych młodych artystów, że skorzystaliście Państwo z zaproszenia i dzisiaj przyszliście zobaczyć, co w tej szkole innego poza książką się dzieje. W jak inny sposób można przeżywać historię, tą trudną historię. Karty naszej historii są pełne smutku, łez, krwi, ale też płynącej z niej nadziei, wytrwałości, męstwa i ochoty do walki. Taki już ten nasz naród od wieków był, jest i oby był. Szanowni Państwo, dopiero co przeżyliśmy 99. rocznicę odzyskania niepodległości. W przyszłym roku piękny jubileusz najpiękniejszego święta państwowego, który jest przepełniony taką nadzieją, taką radością, że chciałbym Państwu właśnie tej radości z bycia Polakiem, radości i chluby z tego, że możemy mówić językiem ojczystym. Tego Państwu życzę, żeby już dziś ten podniosły apel, za który raz jeszcze bardzo serdecznie Wam wszystkim, drodzy uczniowie, dziękuję i nauczycielom za przygotowanie, żeby ten nastrój trwał przez najbliższy rok, dwa i nawet sto. Tego wszystkiego Państwu życzę tak narodowo i radośnie i prosiłbym jednocześnie o zabranie głosu jednego z gości, pana wójta Mirosława Przysika. Bardzo proszę, panie wójcie, o kilka słów również w tym duchu niepodległościowym. Szanowny panie dyrektorze, drodzy państwo, pozwólcie, że mało robić kontentowany, ale przepojony emocją złożę Wam wszystkim, szczególnie na kadrze nauczycielskiej, wyrazy przeogromnego uznania. Młodzieży rzeczywiście tak samo, ale pozwólcie tak samo, drodzy Państwo, o sekundę refleksji. Panie dyrektorze, jeżeli można. Zetknęliście się tutaj z całkowitą prawdą, ale tylko pewnego okresu. Rozpoczęliśmy podróż, jak zauważyłem, w 1795 roku, gdzie właściwie skończyła się Rzeczpospolita. Od momentu, w którym następuje wytrumanie się narodu i wylewanie morza krwi. Ale przecież trzeba sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście było to konieczne. Bo przecież wyobrażam sobie na miejscu tej przemiłej dziewczyny ubranej swawolnie, wyobrażam sobie nieszczęśnika Stanisława Szczęsnego Potockiego. Właśnie tak wyglądał, tak się mógł zachowywać na ostatnim sejmie Rzeczypospolitej, gdzie wraz z swoimi kolegami, jeżeli się nie mylę, hetmanami polskimi, Brzeruskim, Branieckim, zmówili się i pod przewodnictwem marszałka sejmu, jeżeli się nie mylę, Polińskiego, rozdzielają szaty i sprzedają nasz kraj.
wtedy dzieje w tym narodzie właściwie prawie 800-letnią historią. Drodzy Państwo, co się dzieje? Tylko trzy osoby, jak przypominam sobie z historii, trzy tylko osoby, jedna z nich rozdziela szaty, nazywa się Tadeusz Rejtan i staje w drzwiach i mówi, nie godzę się na to. Zanim było jeszcze polski szlachcic żydowskiego pochodzenia Saweł Kossak, jeszcze jedyny, jeżeli dobrze przypominam sobie, Bohdanowicz, oni tylko z tego wielkiego narodu pozostają, żeby obronić i krzyknąć, że my się nie godzimy. Niestety było ich za mało. Właśnie może wtedy nie zszedł z obrazu Jan III Sobieski, może nie zszedł z obrazu Zygmunt III Waza i nie powiedział szczęsny, mój kochany nieszczęsny Potocki. Tak nie wolno. Zawracaj się. Tak jak tutaj właśnie jedna dziewczynka tylko w klasie tak poirytowała nauczycielkę, że tylko ona jedyna mówi, że coś wie o historii. Ale mieliśmy dzisiaj szczęście wielkie, bo z obrazu zeszła nam historia. I pobudziła, mam wrażenie, właściwie pewność pobudziła tą młodą dziewczynę i wierzę, że to obudzenie już jest nie tylko symboliczne. Trwajmy w tym wielkim postanowieniu, że matka historia jest nosieniem jedynym prawdy o narodzie. Pamiętajmy i modlmy się za tych potockich, za tych żydowskich, polińskich i całą tą tych naszych przodków, którzy swoje nieszczęście nas poddali. Ale pamiętajmy do końca naszych dni, jakaż cena ich synów, ich dzieci, bo przecież Piłsudski symbolicznie jest dzieckiem Polińskiego. Jakie może być powstanie listopadowe, emigracja bardzo długa, największej siły intelektualnej Polski, powstanie styczniowe, 200, może 300 tysięcy ludzi. Piłsudski, cała armia Hadera. Ile krwi? Tylko dlatego, że jakbyś na granicie naszego życia mówimy, ja się nie godzę z rządem, ja się nie godzę z moim królem. No właśnie. Godźmy się czasami, chociaż ciężko. Godźmy się czasami, ale właściwie zawsze, ze swoją nauczycielką, ze swoim nauczycielem, ze swoją tatą i mamą, nawet jeżeli uważamy, że jest coś nie tak. Ale wiedzmy i bądźcie przekonani do końca swoich dni, że ta cierpliwość i wiara w tych, którzy są wam bliscy, matka, ojciec, nauczyciel, doprowadzą was do takiego celu, że będziecie mogli się radować tylko pracą i intelektualnym rozwojem, a nie oddawaniem krwi swojej. Czego wam bardzo życzę, a mam, drodzy Państwo, tak w tym momencie tej refleksji, żeby doprowadzać nas wszystkich, nasze dzieciaki, do takiego stanu wiedzy, żebyśmy potrafili te wnioski właśnie takie wyciągnąć. Jeszcze raz pragnę dziękuję mocno paniom, nauczycielkom, wielki szacunek, drodzy panie, bo przecież szkoła to jest coś, na bazie czego budujemy nasz intelekt. Jeżeli tylko będzie on nieskażony, to mamy wygraną sytuację, mamy wygraną wojnę o przyszłość, czego wam Państwu życzę bardzo serdecznie i dziękuję, że mogłem tak refleksyjnie ten ostatni dzień dzisiejszy
przeżyć. Szanowni Państwo, raz jeszcze dziękuję. Dziękuję Panu Wójtowi, Pani Wójt, Panu Skarbnikowi, wszystkim gościom za obecność i myślę, że w imieniu, nawet nie swoim, ale naszych uczniów zapraszam na kolejne, bo jak widać, ta moc słowa, która płynie z tej sceny, jest z pewnością warta tego, żeby się tym dzielić, pokazywać, chwalić. Dlatego już dziś zapraszam do otwartości na następne przedsięwzięcia i zapraszam na spotkania indywidualne, grupowe z nauczycielami, którzy pozostają do Państwa dyspozycji. Raz jeszcze dziękuję za obecność i do zobaczenia.